Jeleniogórzan lubiących rozrywkę w dobrym wydaniu czeka dziś bardzo intensywne popołudnie i wieczór, bowiem jednego dnia właściwie równocześnie zorganizowano dwie duże imprezy. Jedną z nich jest niewątpliwie bardzo atrakcyjne przedsięwzięcie programu Pierwszego Polskiego Radia, a więc objazdowe Lato z Radiem. Dzień dobry, chciałem zapytać, jak to się stało, że Lato z Radiem wreszcie trafiło do Jeleniej Góry? Powodów jest kilka. Po pierwsze, nigdy w Jeleniej Górze nie byliśmy, a wiemy o tym, że mamy tu wielu wiernych słuchaczy. Dostajemy listy, kartki, telefony z Jeleniej Góry. To był pierwszy powód. Drugi powód jest taki, że jest to piękne miasto i myślę, że warto o nim opowiadać, warto przekazywać wiedzę o tym mieście całej Polsce, bo my nie tylko przyjeżdżamy po to, żeby przywieźć ze sobą znakomitych wykonawców. My również w pierwszym programie Polskiego Radia staramy się przekazać to, co najważniejsze jest w tym mieście, a jest o czym opowiadać, począwszy od całej sfery kultury z Festiwalem Teatrów Ulicznych, znakomitą imprezą, poprzez działalność Teatru Norwida, poprzez działania na rzecz ochrony środowiska, cieplice, uzdrowisko. Naprawdę jest o czym opowiadać. A chciałem zapytać, jak pan ocenia jeleniogórską publiczność? Czy już cokolwiek można powiedzieć? Zaczęło się tak na początku trochę niepewnie. O godzinie 9 było niewiele osób. Myśleliśmy, oj, będzie niedobrze. Ale w tej chwili jest znakomicie. Sądzę, że wtedy, kiedy główne gwiazdy dzisiejszego koncertu pojawią się, a jest to Vox i Mafia, czyli Andrzej Piasek Piaseczny, będziemy mieli tu tłum. Ja boję się, że tego miejsca tutaj może zabraknąć. I właściwie należałoby się cieszyć, że do Jeleniej Góry trafiają jeszcze czasami znani artyści. Ale czy odpowiada nam wariant wyboru między dwoma dużymi imprezami? U nas jest tak organizowane, że z reguły albo jak się coś dzieje, to się dzieje wszystko naraz. A jak nie dzieje, to się nie dzieje nic. Także powinni troszeczkę, nie wiem, dogadać się i zorganizować to w dwa różne dni, przynajmniej. Nie, jestem wściekła, że są dwie imprezy w jednym dniu. To jest straszne. Tutaj, proszę Państwa, liczy się. Ale jak jest w jednym dniu jedna impreza, to jest fajnie. Właśnie to jest źle, bo nie można się zdecydować, na jaką imprezę przyjść. No śmieszne, znaczy wydaje mi się, żeby najlepiej było na dwa dni to rozłożone. Bo ludzie sami się nie mogą zdecydować, gdzie iść. To jest głupio z naszej strony. Powinna być jedna impreza w jeden dzień, a druga w drugi dzień. Tak, ludzie nie mają, bo część ludzi jest tam, a część ludzi jest tutaj. Próbowaliśmy się dowiedzieć, co jest przyczyną takiego stanu rzeczy, a więc zupełnego braku synchronizacji. Udaliśmy się więc do Urzędu Miasta z zapytaniem, kto w tym przypadku popełnił nietakt. Trudno mi powiedzieć, kto popełnił błąd akurat w tym przypadku, że dwie imprezy, duże imprezy, ogólnopolskie można powiedzieć, zarówno Lato z Radiem, jak i Inwazja Mocy, które przyciągają bardzo dużo mieszkańców i każda gmina, każde miasto powinno się cieszyć, jeżeli no, tego typu imprezy akurat są organizowane, czy organizatorzy wyrażą taką chęć, żeby tego typu imprezę zorganizować w danej gminie, czy w danym mieście. Co prawda ja nie zajmowałem się od początku tym problemem, ponieważ jest to w pionie, tak powiem, naszego Wydziału Kultury. I myślę, że obydwie te instytucje wiedziały o tym terminie i taki termin został również zaproponowany przez zarówno organizatorów Lata z Radiem, jak i przez organizatorów Inwazji Mocy. Przedstawiciel jednej z rozgłośni powiedział nam dzisiaj, że jest to ewidentne niedopatrzenie Urzędu Miasta. Przedstawicielowi drugiego radia było to całkiem obojętne, ile imprez odbywa się w jednym dniu w Jeleniej Górze. Nie jest to jednak obojętne na przykład dzieciom, które muszą wybierać pomiędzy panem Japą, a wesołymi kurczaczkami skaczącymi po scenie. Całe szczęście, że nie zdarzyło się tak, że ktoś nie wpadł na pomysł, aby te dwie imprezy zorganizować jutro, a więc w dniu pierwszych przedstawień teatrów ulicznych. Parafrazując więc słowa jednej z naszych rozmówczyń, w Jeleniej Górze zazwyczaj nie dzieje się nic, a jak już się dzieje, to zmuszeni jesteśmy wybierać między dobrym i dobrym. Uwaga! Podejście do 10 cegieł. Okres urlopów i wyjazdów rozpoczął się już na dobre. Dzieci i młodzież wyjechała na pierwsze turnusy kolonii i obozów. W związku z tym byliśmy w kuratorium u wizytatora zorganizowanych wypoczynków letnich, aby dowiedzieć się, jakie warunki dla kolonistów i obozowiczów oferują organizatorzy. Standard naszych ośrodków, sposób organizacji, poziom organizacji jest coraz wyższy. Ja obserwuję od kilku lat, że jednak i ta baza lokalowa, węzły sanitarne, to te lokale, w których przebywają dzieci, ośrodki wypoczynkowe, są na coraz wyższym poziomie i rzeczywiście olbrzymia większość organizatorów dba o to, aby dzieci wypoczywały w takich godziwych, dobrych warunkach. Mam nadzieję, że w tym roku będzie jeszcze lepiej, aniżeli w latach poprzednich.
Niestety zdarzają się i takie przypadki, iż organizatorzy nie wywiązują się z obowiązku zgłaszania placówki do kuratorium i okazuje się, że dziecko wypoczywa w złych warunkach. Spotykałam się z takimi przypadkami, że no już nie będę wymieniała w tej chwili nazwy, ale były to duże zakłady, organizatorzy, którzy dysponowali dużymi pieniędzmi, a nie sprawdzili, gdzie ich dzieci jadą na wakacje i akurat no, nie było to trafione. Dzieci wypoczywały w bardzo kiepskich warunkach, dochodziło nawet do likwidacji placówek wypoczynku. Apelujemy więc do rodziców, aby dokładniej sprawdzali placówkę, do której wysyłają swoje pociechy. Dwie uczennice Liceum Ekonomicznego w Jeleniej Górze zakwalifikowały się na ogólnopolski organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej obóz językowy. Obóz przeznaczony jest dla osób znających język francuski i chcących związać swoją przyszłość właśnie z romanistyką. Na pewno wyjechać do Francji jest lepiej niż studiować samą romanistykę, chociaż fachowe wykształcenie też nie jest złe, ale na pewno chciałbym być tłumaczem albo przewodnikiem. Na pewno nie zmarnować tego wszystkiego, co do tej pory się nauczyłam. W obozie, który odbędzie się w Olsztynie, weźmie udział 100 osób z całego kraju. Z jeleniogórskiego swój francuski szlifować będą Anna Rożeńska oraz Dominika Puszczyńska. Zajęcia prowadzić będą lektorzy z Francji oraz ich asystenci. Dobiega końca jedna z ważniejszych miejskich inwestycji ostatnich lat. Remont nawierzchni Placu Ratuszowego. Wymiana nieestetycznych i niebezpiecznych płyt na granitowy bruk pochłonęła środki o łącznej wartości 1 250 000 zł. W ubiegłym roku zmianę nawierzchni starówki zafundował sobie Wrocław. Tam jednak w ślad za tym poszło jeszcze wiele innych konkretnych decyzji. Na przykład wrocławscy restauratorzy zostali zobligowani przez władze miasta do wymiany plastikowych stolików i krzeseł na bardziej estetyczne, na przykład ratanowe. Niestety jeleniogórscy radni, których kadencja dobiegła niedawno końca, nie byli tak dalekowzroczni i w związku z tym na jeleniogórskim rynku dalej królują tandetne plastikowe meble. Najwyższy więc czas, aby właściciele restauracji sami doszli do wniosku, że nie najlepiej komponują się one z zabytkowymi kamienicami i brukową kostką. Jeżeli możemy jeszcze coś zasugerować, to wzorem na przykład Krakowa, Wrocławia czy Poznania na jeleniogórskim placu ratuszowym mogłyby na stałe zagościć 2-3 stragany z kwiatami. Przy okazji warto dodać również, że po wymianie kanalizacji w przyszłym roku planowane jest również wybrukowanie głównego deptaku w Jeleniej Górze, a więc ulic Konopnickiej i 1 Maja. Niedawno informowaliśmy Państwa o katastrofalnej sytuacji dawnego pensjonatu PTTK przy ulicy 1 Maja. Właścicielem obiektu jest miasto, a dzierżawi go PTTK-owska Agencja Sudeckie Hotele i Schroniska. Agencja ta zobowiązana jest do przeprowadzania kompleksowego remontu obiektu. Niestety, jak na razie popada on w ruinę. Sprawą zajęły się władze miejskie. Umowa zostanie rozwiązana, ponieważ te warunki nie zostały dotrzymane. Skoro tak, no to nie widzę celu, ażeby przedłużać ten termin. Myślę, że obiekt jest jeszcze na tyle atrakcyjne, a szczególnie w bardzo dobrym położeniu, że znajdą się kontrahenci, którzy w miarę szybko odremontują i zacznie to funkcjonować. Nie omieszkamy za kilka tygodni ponownie zająć się tą sprawą, bo przecież obiekt ten to niestety niechlubna wizytówka Jeleniej Góry. Około godziny 8 rano na drodze z Jeleniej Góry do Karpacza kierowca jadący samochodem marki Ford stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Na szczęście obyło się bez ofiar. Zbigniew N., lat 42, kierowca auta, został zablokowany przez kierownicę do tego stopnia, że musiała interweniować straż pożarna. Obecnie przebywa w szpitalu w Bukowcu, ma złamania dwóch kości udowych z przemieszczeniem i czeka go poważna operacja. Pasażer Bernard Eś, lat 61, mieszkaniec Wojkowa, po opatrzeniu został wpuszczony do domu. Jak ustaliła policja, przyczyną wypadku była nadmierna prędkość.
Bezcenna marmurowa rzeźba Chrystusa stojąca do niedawna w dewastowanej przez ostatnie 50-lecie po niemieckiej kaplicy w Maciejowej znalazła wreszcie godne miejsce. Oczyszczona z półwiecznego kurzu znajduje się teraz w kaplicy na parafialnym cmentarzu. O bezradności proboszcza parafii świętego Piotra i Pawła w kwestii profanowanej rzeźby informowaliśmy Państwa w lutym. To, co przez długie lata było niemożliwe, teraz okazało się być bardzo proste. Ważący blisko 3 tony posąg za pomocą prostych urządzeń został przetransportowany do cmentarnej kaplicy. Znaczy przy pomocy miejscowych parafian, którzy wzięli proste, bardzo proste urządzenia, udali się tam do kaplicy, no i na lebiodce najpierw wyciągnęli figurę do góry, następnie złożyli na saniach i tą figurę traktorem przyciągnęli pod plebanię i następnie z plebanii figurę znów na lebiodkę do góry unieśli, podjechali traktorem z przyczepką, figurę wsadzili na przyczepę i przywieźli tutaj do kaplicy, na cmentarz. I tą przyczepą i traktorem wjechali przez drzwi do środka kaplicy. Jak powiedział nam proboszcz parafii w Maciejowej, już wkrótce rzeźba Chrystusa odzyska także poutrącane przez wandali ręce. Pieniądze na ten cel Augustyn Oleksy chce uzyskać od wojewódzkiego konserwatora zabytków.